Dobra. Się zaraz wyda, że jestem bez spodni. Cały dzień chyba siedzę w piwnicy. Siema, tu wasz niespodziewany showman, pastolektor. Proszę państwa, wprowadzamy formacik na kanale. Bo co? Bo nie mogę? Ja nie mogę? Co, chcesz się bić? Dawaj, walimy cię na pyrę, ty. Zastanawiacie się pewnie, co zrobimy, bo wcale wam tego nie powiedziałem w tytule. Otóż, proszę państwa, dzisiaj będę najbardziej bezczelnym youtuberem na świecie, ponieważ generalnie moja widownia jest tak normicka, że odpadają mi stopy, ponieważ dostaję niezwykle groźnego raka pięty, że nasuwa się pytanie samo przez się, dlaczego z nimi nie podyskutować. Nasz dzisiejszy program polegać będzie na tym, że ja przeglądam wasze komentarze, przelecimy je sobie od góry do dołu, kto się nawinie, ten będzie miał pecha i powiemy sobie na ich temat parę słów. Tak jak już wspominałem wcześniej, rozpoczniemy bardzo kulturalną dyskusję. Jeśli chcielibyście więcej filmików takich jak ten, żeby powstała z nich może jakaś seria autonomiczna, nie zapomnijcie wspomnieć o tym w komentarzu! Na pewno wszyscy będziemy się wtedy świetnie bawić. Pora zatem uruchomić przeglądarkę internetową i wybrać się w magiczną podróż. Jak będę udawał, że czytam z laptopa, to wyjdę na takiego bogacza, nie? I tak kupiłem go za hajs z YouTube'a, ale nie tym razem, bo mi się spierdolił. Przejdźmy do rzeczy. Użytkownik Super Ziemniaczak pisze: moja ulubiona pasta, teraz moim marzeniem jest zostanie Bułgar Ninja. Do czego ja kurwa doprowadziłem? Oni sami mnie unicestwią. Maria Dominiak pisze: najlepsze 38 minut mojego życia. Czego? Omonek pisze: haha, ciekawe kto ogarnął żart z butami i Cejrowskim. Bym znowu odpowiedzieć tej konwencji, jaki żart. Wiecie co, ten filmik ma w tej chwili z 8000 wyświetleń? I cieszę się, że ktokolwiek ogarnął nawiązanie. Może nie jest aż tak źle. Big Smoke pisze: pewnie mainujesz Jasło. Kurwa, miałem takie opory przed nagraniem tej pasty, że dajcie spokój. Ja generalnie gardzę lolem, nie? A jeszcze bardziej tym pierdolonym normickim memem. Nie róbcie tego. Nie mówcie tak. To jest... Zresztą co ja się produkuję przy kanale dla spierdolin? Damianos Play pisze: a też mam teraz komputera, wnusiu. Rzeczywiście, dziadku, nawet zostałeś let's playerem. Zróbmy szybką rewizję kanału mojego dziadziusia, bo przecież wszystkie pasty to moje opowieści z życia. Wow, hello, my name is admin. Słaba jakość, lo-fi, mem, Garry's Mod, Gimper Simulator. Zobaczmy. Wow, heavy's regular day. Naprawdę nie spodziewałbym się po moim dziadku. Kajap S pisze: nieścisła ta pasta. Koper, rodzaj rodzin z rośliny selerowatych. W zależności od ujęcia obejmuje od 2 do 4 gatunków. Ale w jakim sensie jest nieścisła, bo trochę tego nie rozumiem. Powiedziałem w paście, nawet nie ja powiedziałem, ale już nawet zostawmy to. Autor pasty napisał, iż nienawidzi koperku. Bo koperek to pierdolone gówno, tak? No to koperek. Wychodzą takie przyprawy nawet, na których jest napisane koperek. Chyba wiadomo o czym mówimy. Jeśli ktoś nie rozumie skrótu myślowego, tak by nie jest mój problem, nie? Może rzeczywiście powinienem zacząć tworzyć edycję filmików dla niepełnosprawnych. Mi to przypomina trochę tego mema, wiecie, co są coraz bardziej porozmazywane obrazki. Typek zaczyna wymieniać biologiczne nazwy, wypowiada się coraz bardziej elokwentnie i szczegółowo, aż do skrajnej przesady. Jeśli to był twój zamiar, spóźniłeś się z 2 lata. Skuli.pl pisze: dołączyłbym, ale trochę wstyd jak ktoś zobaczy. Żebyś ty wiedział, jak ja się wstydzę, kiedy moi znajomi pytają, czy to ja jestem pastolektorem. Karolus Ojczyzna pisze: ryja nie pokażę, bo pewno ma zeza niedojebany. Skurwysynie, daj mi przeciwnika teraz. Kacper Kupiec pisze: ale ci zajebio za suby lecą. Oglądam ci od 30 tysięcy, także pozdro, leć tak dalej. Dzięki mordo, wykorzystałem ten komentarz dlatego, żeby powiedzieć wam, żebyście nabijali te pierdolone suby. God damn it! Na 77 777 subskrypcji. Lecimy z maratonem past Mrozińskiego. Najmniej oglądanych past na moim kanale. Czego tak jakby kompletnie nie rozumiem. Ten gość jest absolutnie genialny. Ale jakbym leciał na wyświetlenia, już dawno żonglowałbym puszkami kustosza na pato streamie. Tak właściwie 100 tysięcy też możecie nabić. Będzie jeszcze fajnie.
Cześć. Cześć. Prosiłem, żebyś pochował naczynia do zmywarki i wyniósł kompost. Kruci. Jesteśmy po przerwie. Lecimy z komentami dalej. Hubert Pietrzniak pisze: no ładnie, tłości pełnogłaficzne i mych do płokułaczuły. Teraz na poważnie. Wiecie, jaka jest teraz polityka YouTube'a? I ja obecnie borykam się z podobną sytuacją do tej, którą przywołuje tutaj użytkownik Hubert Pietrzniak. Otóż mój film Krawczyk na wyborach, jak mogliście wcześniej zauważyć, przez kilka godzin chwiał się na rowerku, prawda? Był takim Jezusem, który przestąpił bramy piekła, ale jednak zmartwychwstał. Nie trwało to co prawda 3 dni, a kilka godzin, ponieważ tutaj z bardzo szybką odpowiedzią spotkałem się ze strony zespołu YouTube'a, za co dziękuję. Aczkolwiek algorytmy działają no nie do końca chyba tak, jak powinny w przypadku takim, kiedy ten film spada za treści pornograficzne, z którymi nie ma nic wspólnego. Dlatego nie bawmy się w takie rzeczy, ponieważ możemy narobić szkód i zniszczyć coś naprawdę fajnego. Pastolektor jest kanałem tworzonym od podziemia dla podziemia, od piwnicy dla piwnicy, od anonów dla normików pierdolonych. Bądźmy sztywni i nie rozpływajmy się na psach. Komu to jest potrzebne? Za mój komentarz dla was w tej sprawie niech posłuży cytat znanego rapera Mesa. I raczej tyle w temacie. Fox Play pisze: kurwa, kiedy będzie Liga Anonów 2? Co do kontynuacji past, to mówiłem już wiele razy, ale powtórzę jeszcze raz. Nie pytajcie o to mnie, tylko autorów tychże tekstów, którzy często pozostają anonimowi, więc jakby czasem może być to lekko utrudnione. Jakkolwiek ja czasem coś piszę i możecie zauważyć na kanale sekcję autorską, to nie róbmy czegoś takiego jak fanowskie kontynuacje past. Moim zdaniem powinniśmy utrzymać to w spójnym klimacie, co na pewno zagwarantuje, jeśli kontynuację stworzy autor oryginału. Swoją drogą ptaszki ćwierkają, że pasta o Makubie będzie kontynuowana. Wcale nie z powodu waszych obietnic o Patronite. Właśnie! Zapraszam was na Patronite'a, patronite.pl/pastolektor. Wydajcie swoje pieniążki, ja do niczego nie namawiam, ale wydajcie swoje pieniążki. Ja dla was sobie suty ścisnę, ale wydajcie swoje pieniążki. Tak. Piotr Chocha pisze: pastolektor, ile masz lat? Jaką szkołę kończysz? 19, liceum Matwis. Kajus Kosades pisze: ty kurwo, jebany piwniczaku. Nie, to wiecie co, ja jednak sobie idę. Tutaj będę zrozumiany.